Cześć, a tematem dzisiejszego odcinka będzie Culineo Passata z czosnkiem. To jest passata, którą można wykorzystać do naprawdę wielu potraw. Niektórzy korzystają właśnie z takiej passaty jako po prostu element sosu pomidorowego do makaronów, pizzy, lasagne, czy też innych bardzo ciekawych dań z kuchni włoskiej. To, co również jest istotne, no to taką passatę można także wykorzystać jako pewną bazę dla zup pomidorowych. Jeżeli zatem lubicie właśnie zupy, no to tutaj również takie zastosowanie tego produktu można jak najbardziej znaleźć. Innym pomysłem no to jest na przykład sos do dań mięsnych. Jeżeli lubicie mięsa właśnie w takim, można powiedzieć, pomidorowym sosie z dodatkiem właśnie tego typu passaty, no to jak najbardziej warto wykorzystać ten produkt również i w tego rodzaju daniach. No i też inne zastosowania typu dodatek do kanapek, czy też do innych potraw, a zatem zastosowanie dość szerokie. Do tego dochodzi też bardzo atrakcyjna cena tego produktu, bardzo tani przecier. Tutaj to jest przecier pomidorowy z cząstkami pomidorów i z czosnkiem, a zatem pamiętajcie właśnie o tych kwestiach. Jeżeli chodzi natomiast o ilość, 700 gramów masa netto, dalej macie jeszcze składniki, przecier pomidorowy 99,3%, sól, czosnek, regulator kwasowości, kwas cytrynowy, no i częściowo zagęszczonego przecieru pomidorowego. Zatem składniki, myślę, dość proste, dość fajne. Myślę, że tutaj nie ma się do czego specjalnie przyczepić. Jeżeli chodzi o wartość odżywczą, jest ona podana w przeliczeniu na 100 gramów, 30 kilokalorii w 100 gramach, wartość energetyczna, tłuszcz poniżej 0,5 grama, dalej macie węglowodany 5 gramów, błonnik 1,4 grama, białko 1,4 gramy i sól 0,31 gramów w 100 gramach produktu. No i powiem szczerze, jeżeli chodzi o składniki, wartość odżywczą, cenę, no to prezentuje się to dość nieźle. Jeżeli chodzi natomiast o całokształt, ja tutaj wystawiam notę 8,5 na 10, jeżeli chodzi właśnie o smak tego produktu, jeżeli chodzi o stosunek ceny do jakości i jeżeli chodzi o zastosowania, zatem dość wysoka nota. Myślę, że tutaj jak najbardziej z czystym sumieniem mogę Wam polecić passatę z czosnkiem Culineo. Natomiast ja też jestem ciekaw Twojej opinii w tym temacie. Koniecznie napisz w komentarzu, co Ty sądzisz na temat tego konkretnego produktu i czy Ty również lubisz właśnie passatę z czosnkiem Culineo. A póki co to tyle, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.